Odbyt! Prosto w odbyt! Już umieraj, proszę. Au. Jak ty nie umrzesz, to ja będę musiał umrzeć. A to nie za bardzo chodzi mi o to w tej grze, nie? Jaki ona mnie sięga? O, o, o! Nie wierzę! Dzień dobry, cześć, z tej strony Ćwir, Ćwiru, wracamy do gry Sukubus, co zresztą widać z naszymi fajnymi poduszkami w oczy. Tak, i lecimy od razu, nie czekając, na mapę świata. I ciśniemy, ciśniemy, o, co czemu to jest zablokowane, co muszę tu blokować? Pałac Nimroda muszę blokować, arena legendarnych wojowników, okej. To co zrobimy na końcu? Chyba tak, czemu nie? Teraz idziemy na kolekcjoner. Kolekcjoner to największy demon lądowy w piekle. Porusza się powoli, brocząc w morzu krwi, podnosząc różne demony czy potępieńców swoimi ogromnymi łapami i wrzucając na swój grzbiet. Jest tak wielki, że mogą oni się na grzbiecie kolekcjonera i wewnątrz jego ciała poruszać i żyć niczym trawiąca go choroba. No i let's go. Czyli jednak będziemy teraz na poruszającej się mapce. Fajnie. Fajny smaczek. A to jest kilku. Jest ich więcej. Nice. Takie dosyć robacze te demony, nie? Na cholerę ty ich zbierasz tam, ziemek. Oni zdążyli zbudować tutaj sobie mola widokowe. Nice. No ale. Ciśnijmy. Fajna czacha. Fajnie tu jest. Wow, jak horda w tym Left 4 Dead. I słabi to już jest takie, nie wiem, zapychacz. Żeby, nie wiem, spowolnić mnie, żeby mnie za szybko zrobił poziom. Może na tym ma to polegać właśnie. A tutaj dowalimy tych najsłabszych przeciwników, żeby się długo z tym jebało. I wtedy będą czuli, że gra jest długa, w ogóle ble. Dobra, jak stąd wyjść? E? Potkłem się o coś? O swoje cycki? Shake it. Dobra, jak stąd wyjść, naprawdę? Jakiś pomysł tam, kolego, w oddali? Toż u tych kolekcjonerów. Ach, to się trzęsie, bo on idzie. No lepszy byłby efekt, jakby wszystko się poruszało tak naprawdę, bo nie czuję, że idę, że tak powiem. Tamci stoją w miejscu, ten stoi w miejscu, ten stoi w miejscu. Czemu to chodzi? No niebo się nie rusza. Wybitnie. Otoczenie się... No kiepkie. Kiepsko. Kiepsko to oceniam. Tam niżej nie zajdę na razie. Może jakąś spinaczkę muszę gdzieś znaleźć. To zapalcie. Nie. Chyba wspinaczka. Where? Tam. Opsa. No i pięknie. Dziwnie skonstruowany demon. Ale no co. Działamy z tym, co mamy, nie? Sami chyba nie wiecie, panowie, na kogo atakujecie, nie? Machacie, żeby machać. I panie, sorry. Nie żeby coś, nie? A nie mam problemu z tym, kogo zabiję. Hej, gdzie mój kieliszek? O wy... kurwie... A co tu mam? Tylko jedna figurka, okej. Okay. Ale lepa! White on a skeleton. It's been blessed with slightly more intelligence as its neurons glow between the erotic flesh of its head. It's the first on a skeleton created in the likeness of Nimrod's brutal axe. Gdzie jest ten on a skeleton cały?
nie wiedziałem, że miałem to zrobić, ale zrobiłem, okej. Tu jest coś. Hello. No i fajnie. Przynajmniej tu mam kieliszek. Dużo tych onoskalis musisz zeżreć? Nie, otworzyło się już przejście. No to nara. Skibiribi paparapapap. Tu będziemy walczyć, co? I będziemy trawić więcej onoskalis. Dobrze, może być panowie, jak chcecie, tam to tam jest. I tam jest za jedno. Właśnie tam. Kurwa, umarła, serio. Ustaw się jakoś ładnie. No, czemu one nie dolatują? Co jest? Trochę lepa. Ja tak nie będą chciały tam dolecieć. Ta doleci. Elegancko. O! Ale mnie zaspędził nos! Widziałaś to? Ono skelisko. Chodźcie tu bliżej. To was zwabię. A teraz zrobię kablam wszystkim. Iko! No, leć tam, Zdziro. Nie wiem, ja. A ty? Dolecisz tam już? No kurwa, czemu nie dolatują, umierają na tych tam, głupi? Co za bzdura. O, patrz, wstała jebana. Udawała. Dobra, trzeba troszkę tutaj powalczyć i się poleczyć, bo no troszkę kiepsko to widzę, jeśli tak dalej pójdzie. Mogę nie przetrwać. Nic osobistego, nie? To naprawdę muszę się uleczyć. Babarabam. Tam dalej nie jest nakarmiony, co za gówno. No i nie wlecisz, mata, no, wiedziałem. Tyle miejsc, żeby ich tutaj wrzucić, serio. O! Przyszły się chciała wlecieć tam? Nie unikaj. Jej! Dało się. No tam już nie musiałem jej wrzucać akurat. A nie, musiałem, ale nie złapałem. Nie uleczył jej. Znaczy, nie, co? Nie zaliczyło. O, to chciałem powiedzieć. Chuj tam, demonie. Z piekieł. Useless, jak te dzieci, kurwa, głupie. Ale tylko magazyn. Pyt! Zaliczone! Jeden komplement i już z bani mam wszystko. Patrz, patrz, patrz. Teraz cię szybko tutaj ciach ciachu. Nie, wcale nie. Okej, to nie. Wypierdalać! Dawać się trawić tam, a nie leżeć tak leniwe szuje. Trzeba wszystkich zabić, bo znowu tracę życie. Nie no, trzeba tutaj podejść bliżej po prostu, bo tak to ja jej za cholerę nie dogonię tam. O, jak czaruję, to mam szansę. Sama wejdzie. Nakarmione! Jej! Widzieliście to, panowie? Ale dojebałem, co? Ja to jestem agent. Taki zdolny ćwier. Dobra, już wystarczy. Weź się zdychaj. Dobra, wszyscy? Chyba wszyscy. Elegancko. Where to now? Tam. Dobrze, idę. Gdzie tutaj jeszcze się awanturować? Tam! Jeden został. No tam spadają jeszcze skądś. Chciałbym trafić. O! Przeżyjesz? Przeżył. Ty, lame. No dobra, a co tutaj jest ciekawego? Czy to są oczy? Chyba są. O! Ktoś tu się ichrał. To Amazonka, wow, to ja nie wiedziałem, że potraficie się ichrać. Myślałem, że jesteście nudne, jak ta Greta Geta. No, i tak umarły wystarczająco szybko. Zniszcz gruczoły. Pam, dawać gruczoły.
Dawaj, szybko! Nie? Nie tak? No i po co mi zawracacie dupę i o sobie przypominacie? Teraz was zabiję wszystkich. Sześciutkich, po kolei. No dobra, może tych starczą w ogóle tak szybko, bo są podzieli, yes. No, ale ogólnie to planuję was rozjebać. Nie? No, tak myślałem, że będziecie za tym. Babarabarabababab. Umrzej. Pięknie. Kurde, więcej się spamuje tutaj. No nie, to ja to w dupie mam. To idę rozwalić gruczoły wszystkie. Najpierw. Rozwalony. Tam jest jeszcze jeden. Taki wielgach, nie da? O kurde. Co teraz? Po prostu muszę ich zabić. Okej. Okay. Ale już proszę mi tutaj więcej nie podsyłać ich, bo ja bym chciał iść dalej, halo, gro. Nie możemy się bawić tak brzydko. No nagle te demony współpracują ze sobą, przeciwko mnie. Aha, bo to są doznawcy Bahometa, okej. Okay. Dobra, dobra, to ma sens. No już się nie przyczepuję. Nie przyczepuję się wcale. Siema, dawno was nie było, dawno was nie zabijałem. Tak w sumie to mało zróżnicowane demony. Tam coś mają rozwalić, ale zresztą nie wiem co. God damn it. No i co teraz? A tu mam coś rozwalić. Dobra, dobra, dobra. To już tam idę. Żeby mi tutaj te wybuchające cepy przyszły. Chodźcie, chodźcie. Komu, komu. Ja to mogę nawet przypatrzeć pełną ilością swojego życia, w dupie. No bam, bam. Pięknie, widzieliście to? Ale rozjebawszy. Czy mogę iść dalej? Kibiribapa, para, para, para. Co to jest? Co to takie niebieskie tam? To jest jego serce? Tak na wierzchu ma? Cały czas mam wrażenie, że przecież chodzę sobie... Wyjebał się. Jak to? Co, utoniemy teraz? W krwi? Może to będzie sekwencja pływania. A, jest flaki i krew. Lovely. Duży wierzchowiec, żeśmy odblokowali. I po co ona zabija tego wielkiego? Jakich tam od chuja było wszędzie dookoła? Nie wiem, nie dobrym się. Nie wiem, czemu to miało służyć, ale dobra, nie będzie. Już rozsiadła demoniczna dobsko i czeka na nie wiadomo co. Idziemy dalej. O. Czyżbyśmy dzisiaj kończyli Sukuba? Lodowa wyspa, ponura, mroźna wyspa złożona w całości z lodu. Nie ma na niej żadnego ciepła, jedzenia ani schronienia, a jedyna droga ucieczki wiedzie przez mroźne morze krwi i płynów ustrojowych. Dwie strony komiksu, robak i figurka. No, lewiada tam sobie płynie. I zrobił przewrót, jak widzimy, pod wodą. Okej. Okay. Czy jej ta kokardka przez tyłek przechodziła? Ale gówno. Co tu tak syczało na mnie? A, może to ty. Nie ma, umieramy. No. No dobra, a czemu jest... Czemu tu jest śnieg? Czemu tu jest zimno w piekle? Co to kurwa za czary? O, ale fajne one skelisy takie. Uuu. Fajnie to wygląda, takie zlodowaciałe. Uuu. Design jest ładny, podoba mi się, przekonał mnie.
Jeszcze co? Tak dużo życia się traci, jak przy tym uciekam, marno. Trzeba to trochę jeszcze posiekać jednak też, bo... Autentycznie, jest was za dużo, ej. Już dostał tyle na Michę i dalej chodzi tutaj, serio? To za bolesie te. Nie, miłosiernie leje. Nie wiem, jak mi się wtedy udało to załatwić, że... Opadł chyba. Nieważne. W takich samych zagadkowych okolicznościach ginęli tamci. No cholera, mam takie tarcze te brzydkie. Co prawda są dosyć skuteczną obroną, nie powiem, że nie. Czy może nie przeciwko mnie, ale może przeciwko innym słabym demonom. Ale to upierdliwe strasznie jest. I tak umrzecie. Jesteście piekle. Po co się bronić? O, ale mu pokazałem teraz. Pięknie. Widzieliście? Z wami stanie się to samo. Zamarznij. Ty nie wiem. Też idź sobie gdzieś. A tu nie jest woda. Nieważne. Umarł. A kto umarł, ten nie żyje. Dobra, gdzie mam iść? Tam. Wydaje mi się, że stąd przyszedł demon, nie? To tu coś może być. Drogę do wieży. Jest jeden komiks, elegancko. A mamy dwa. O, mogę je rozwalić, nice. Spoczko. Tu się otworzyły drzwi, dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, idę tam. Tak tego scenariusza nie czytamy tak naprawdę. O, jest inna ta. To chyba bogini. Ciekawe, o co im chodzi w tym. Czemu te demony sobie zrobiły krzywdę same? Nie wiadomo, te obrzydliwe takie próba kostury. A tu się w ogóle coś pierdala, ktoś się atakuje jakby, tak? Jakiś bunt? Przetrwaj falę wrogów, okej. No dobra, to przetrwam. O, potem pieniądze się nawet pojawili, ale... A byli przecież wcześniej, nieważne. Wiedziałem to przecież. Dobra, pociecham was sobie trochę tak, bo ja mało tego wykorzystuję, a... Ale to jest paskudne, ja pierdykam. Dobra, ładujmy pasek od nowa. Slomo jest trochę zabawne, nie pan, że nie. You go to hell and you die. O, a co to robi? Dobra. Co robisz? Co jest robielem? A, rozwaliłem te pułapki, tak? I przejście też sobie otworzyłem, lovely. Przetrwaj, póki nie stopnie lodowa bariera. A, bo ja ją odtapiam. Dobra, 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 spoko. Spoko, mordo. Ach, pierdliwie wystarczą wszyscy. O, nie, jeszcze ty, oblechu. Dobra, tak podliczmy. Mamy tak, czarty, potem pięciów różne rodzaje, bo starczą z tym, ale liczmy jako jednego wroga. Co jeszcze? Amazonki. To są głównie liczy, bo tak naprawdę nie są naszymi wrogami. O kurwa. Ha,
kurwa, ile kościotrupa. O nie, jeszcze ty. Trochę sraczka, co? O, nie podoba mi się to wcale. Strasznie was dużo nagle. O kurwy was, kurwa. Ciebie się dołapić. No kurwa, serio kościotrup wziął wszystko na siebie? Gdzie uciekać? Co? Kogo się wybierasz? Ci troszkę zatku cię podrapie i pójdzie sobie spać. Co ty na to? Nie? Będziesz mnie bił na mordę? No dobra, tak też może chujowo. Trochę chujowo, ale nie będzie. Pozabiję go, nice. O nie, ale to jest ten. On jest głupi, niech on umrze. Bo ja umrę! Hej, umarł. I co teraz, cwaniaczki? Widzę. O kurwa! O no, rozkoczę mnie jebany. Zwykły potępieniec mnie rozwalił, ale chyba. Czym są jeszcze kościotrupy? Gdzieś ten spadł? Kościotrupy? Ej, wow, ja mam automatyczny te. Dobrze, teraz to odkryłem. Automatycznie... no. Egzekucje. Dobra, sprawdźmy, jaki mam cel. Będzie to gdzieś napisane? Ja po prostu mam już tam. No, no to idę. Zniszcz kryształy lodu, aby udrożnić przejście. Idzie. Ała! They say old Baffy came from a race of extremely ancient demons. But they faded away in time. Many believe that Baphomet has become as powerful as he is now because he devoured all his kin. He's been stealing their spirits since time was young. Au! Chyba dostałem w cymbał z lodu. Fuck me. Robak! Mam robaka. Odzyskano zmartwychwstanie, lovele. A to przez checkpoint po prostu, nie muszę pić. To checkpoint mi to daje. No dobra, spoko. Został nam drugi komiks, o ile dobrze kojarzę. I figurka. Dobra. Czy ty jeszcze tutaj, żeby mnie uleczyć? Ale nie uleczył mnie, ale lipa. Ale wy mnie już uleczycie, od cholery was tutaj jest. Dzieci jeszcze, już chyba mam full życie. No już prawie. A, to są walczące się, okej. I figurka, pięknie. Ale na głównego złego demona mogli wymyśleć coś innego. Nie? Pomet jest taki... U mnie nie robi aż takiego szału. Czekaj, bo tu jest jeszcze jakieś przejście. Komiks jest tutaj. No i proszę, odkryliśmy wszystko. Widzieliście to, luzery? Co się daliście zamrozić? Co to? Znowu młotek? Czemu ona się tak jara tymi młotkami? To nie jest aż taka zajebista broń. No ale dobra, musimy użyć młota, żeby zniszczyć bramę. No to zróbmy. Baphomet will not be the end of it. Others will follow. Delaying Nimrod's punishment is senseless and delusional. Nimrod signed a pact with the devil, and there's no stopping the consequences. Not even the goddess can protect him. Well, as long as I'm having fun, let the others come. I'm ready. Maybe it's your human side. You think in the moment instead of eons. I truly like that about you. Who cares? Przecież ona nie lubi tego w obronie Nimroda chyba, nie? Ale wolna broń, ale się... Nie powiem, że nie. Trochę odkucza. Broń, piękny ptaku.
Ale tutaj musimy troszkę sobie ułatwić, bo i to było, że jest mi przeszkoda. O, i to mamy. Te lodowe omnibombli, czy jak to tam się nazywa, zajebiście wygląda. Tylko jedną egzekucję ma za nich, serio? Ale lepa. Lame. Ktoś jeszcze? Panie. Czemu Baphomet się schował na tym lodowym bezludziu? Nie wiadomo. O, ze mną. Wow, ale co tak się nagle pojawili przy mnie? Egzekucje biczem są kupane. O! Harpie! O, no. Trochę duża. Trochę w chuj duża! To jest ta pierwsza, tylko że ta jest ze skrzydłami. Przejebane. Wow! Uciekaj! Dobrze, tutaj nie mam ograniczonych strzał. Jezus Mario. Jak dobrze. Au. Dobra, tym liczem też się leje fajnie, czy nie fajnie? Sądzę tak sobie, ona mnie leje za to. Uj! Lepiej się od niej odsunąć. I z łuku ją traktować. Czy tak będzie? No kurwa. Myślałem, że już nie mam ucieczki stąd. Zablokowałaś się? Nie zablokowała się wcale. Skrzydła straciła. Ale beka. Kurwa, zabiłem już maciura. Czy to mnie leczy jakoś? Mówię, że tak. Tak, leczy mnie. To jest jakoś zacnie. Trzeba to wykorzystać po kurwa. Ała! Jaką cholerą ona mi zajebała? Ale lepa. Troszkę się poddaczmy. Trochę lepa, że tracimy to jej rozkojarzenie. Nabicie się z takimi jasiami. Odbyt! Prosto w odbyt. Już umieraj, proszę. Au. Jak ty nie umrzesz, to ja będę musiał umrzeć. A to nie za bardzo chodzi mi o to w tej grze, nie? Jakim chujem ona mnie sięga? O, o, o. Nie wierzę! Ale bullshit. Świetną taktykę na nim obrałem. Kręcę się tutaj dookoła tego słupa, ona kompletnie nic mi nie robi. Ona sobie lata i tylko strzelam do niej. Mopki wybuchają same o siebie. Mogę na tej pułapkę zranić ten dzwonek tutaj. I będziemy ją kończyć. Tak samo jak poprzednio? O nie, coś tu się wydarzyło, wow. Spoko. Ten sam boss, ale chociaż cutscenka zmieniona. No i web padł. Nice. Wejdź do portalu. To idę. Wszystkie rzeczy żeśmy znaleźli, co mieliśmy zmienić. Znaleźć, zmienić. Tak. Bredzę. Ma takie kozie rogi nawet do wyboru. Nice. Muszę zejść chyba najpierw z tego, żeby wejść w jakikolwiek ten, nie? Tak.
Tak mi się zdaje, że tak właśnie jest. Zobaczmy, czy są jakieś nowe zbroje. Są. Suknia królowa jest. 5, 6 taka sobie i szczęp mielcha. jest lepszy? Już to, co ja mam teraz? Co ja mam teraz? 6, no jest lepszy. No ale to, co mamy teraz, wygląda o wiele lepiej. Więc wypiłem. Rozum zagłady jest jakiś. Sędzia jest jakiś. O, jest język teściowej. Fuuu! I rozdwojony język. Obrzydliwe. To są najmocniejsze. Czy te pierwsze? Nie, nie ma lepszych. Nie mogę ich lepszyć też. Dobra. To ciśnijmy dalej. Trzeba skasować Bahometa dzisiaj. Bahometa. Co tutaj mamy? Pałac Nimroda, siedziba Nimroda, władcy piekieł. Jeżeli nie zdążyłaś na czas, to teraz jest już zdobyta i okupowana przez zjednoczone siły Bahometa i niedobitki Agrety. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć komiksów. Wow, a co jest tutaj na końcu? Zamarznięte dzieci. Niewiele stworzeń boi się ognia, ale dla wielu najbardziej przerażający jest chłód. Ten zakątek piekła to mroźne miejsce pełne lodu, pozwala na ciepła, słońca i nadziei. Czyli to jest po prostu... arena. Taka. I to jest na pewno arena. I to jest arena legendarnych wojowników, słynna arena, o której rozpisywali się kronikarze i pieśniarze. Miejsce epickich walk dobra ze złem oraz zła z jeszcze większym złem. Właściwie to dobra jest tutaj niewiele. Poziom zablokowany. Najpierw trzeba ukończyć grę. I te dwie areny sobie odpuścimy, bo to jest, przypuszczam, siekanie tego i pewnie, nie wiem, pojawiają się bardziej elitarni przeciwnicy. Więc dzisiaj robimy i teraz robimy Płas Imroda i kończymy tą przygodę. Let's go! No, co tu się dzieje ciekawego? Co tak czącha dupką tam? No cóż... Pojedzone. Czemu wszyscy potępieńcy są łysi, nawet kobiety? O co chodzi? To jak w wojsku, tak? Ślinę nie wiosę? Czy o co tu chodzi? Ej, tu skup leży normalnie. Ale beka. Dobra. Trzeba pamiętać, że tutaj jest dużo komiksów do ogarnięcia. Au. Nie, serio, zombiaki znowu... Bardzo upierdliwe nocki. Ty masz być Nimrodem, czy z czym ty masz być? Jaki sisior! Odczepcie się od mnie. Hello, hello. Taka muzyczka nastrojowa się tutaj zrobiła. Co ja mam tu zrobić, gro? Hej? Muszę iść tu, to nie, no to ja chcę iść w takim razie w te inne miejsca najpierw. Jak tutaj na przykład. No martwe sukuby tu leżą, co jest kurwa? Czemu tak? Wcale mi się to nie podoba, gra. Ma jakieś buldupy o sukubu tutaj ewidentnie. Why? Tam jest komiks. Hej. Wow! Parę się zląkł. Nie masz tak bardzo się nie zląkł. Ale trochę, trochę tak. Troszkę się zląkł. Ja myślę, że tak naprawdę będziemy się z ostatnim bossem to nie bić z Bahometem, tylko właśnie z Nimrodem. Z jakiegoś powodu. No tu co, po prostu idziemy go bronić? Idziemy go obronić. Tu co za przejście? Kolejny sukup martwy. Minotę lajkę! Bardzo kiepsko. A ty co ty jesteś? To nie jest Bahomet, ani jest jakiś czart. O. A wy tu po prostu tako sobie jesteście. Dlaczego tu tak naprawdę nie pilnujecie? O, taki tam
Meeting. Dobra, jak chcecie. Na szczyt wieży mam się dostać, okej. Ciekawe jak wysoko. No fajne są te fatalety. To mi się, to w tej grze mi leży, to mi się podoba. Brawam! Pięknie, ale dojebawszy, co? I się to. O nie, to turbale wstrętne. Dobra, trzeba troszkę powalczyć, bo coś mnie tu żre. Nie wiem jeszcze co, nie wiem skąd, gdzie, ale coś mnie tutaj żarło przed chwilą. I te chorerne robale pewnie. Duży kokonów zrobi sobie przejście. O, siema. Cold, melting palace. The last bastion of the resistance against Lucifer. Somehow the whole thing just makes me think of your heart. Cold, delicate, beautiful heart. Przedam wsadzony ogon w tyłek. Okej. Tu muszę użyć kokonów, tak? Tu jeszcze nie byłem. Nie sięgam, ale beka. A, dobra, sięgam. Demon wychodzący z lustra, spoko. No, myślałem, że to kolejny sukup, ale ma farta, że to nie jest sukup. Znaczy nie wiem, kto miałby mieć farta i co to by zmieniło, jeśli to byłby sukup, ale ej. Lepiej uważać i wolę pozaglądać wszędzie, żeby na pewno zebrać wszystkie komiksy. Chociaż wiem, że na niektórych tych nie zebrałem mapkach, niestety. No i co, może się będę cofał. A może nie, nie wiadomo, zobaczymy. Jak ten filmik będzie miał 50 lajków, to zbiorę cały komiks i zrobię te pozostałe areny. O, elegancko, wszystko zgodnie z planem. No i będę się trzymać tej obietnicy, nie? Jak coś. Świetny plan, ćwir. O, co to za zwłoki kolejne? Też sukup. No dużo sukubów martwych tu jest. Może Nimrod się wkurwił na to, że go zostawiła i chciał wybić wszystkie sukuby i wysłał, zrobi... On ma sojusz z Baphometem. A nie, że Greta Geta miała... Bonjour. Inne przejście? Dobrze, ktoś musi. On nasz kieliszek, spoko. Przydry nim. Znajdź wejście do sali... O, tu już jestem na szczycie wieży. Alright. Skibilibab. Na czym wy tu się modlicie? Już nie ma ratunku. O, figurkę znalazłem chyba. A no, znalazłem jakiś sekret ten właśnie. Co to przedstawia w ogóle? Skurwa, jakaś gitara, mięso, chuj wie co to jest. 3 na 4. Ciekawe, gdzie jest ostatni. Lepiej tam nie spać, Widia. A, to jest lawa, to tu nie chodzimy. O, ma sobie łapkami, to jego musimy zabić, no bo jak? Każdego takiego zabijaliśmy. Nie ma nadziei. Niszczymy całą. Samo przyciąganie ich zabije. Tacy są słabi. Tu jest spinaczka, okej. Okay. Our Comics. Gro. Chcesz, że z figurką mam do garnięcia. Myślę, że ty jesteś figurką, ale mnie oszukałeś. No dobrze, wejdźmy tutaj w takim razie jeszcze. Tu jest coś ciekawego, oprócz komiksu. Many creatures consider Baphomet as a regal demon. But when you think of it, all higher demons treat him as a simple slave. Perhaps he looks like a bitch, so they treat him like a bitch. Makes sense to me. Ha. You know that Ariel once
drunkenly pissed on poor Baphomet. And Baffy stood there with gritted teeth. Lame. Czy to jestem ja? Wydaje mi się, że tak. Patrz, figurkę odkryta. Ile jeszcze? Dwa komiksy. Dwie strony w sensie. No myślę, że to ogarniemy. To na pewno nasza Widia robiła zboczone rzeczy. Shake it! Dobra, chodźmy. Chodźmy dalej. Bibiribapap. Oj, wspinaj się, babo. Czy ja mam dalej tę diabelną skórkę, czy jestem na golasa? Bez żadnej zbroi. Chyba... No nie mam, bo była, miała czarne włosy w tej swojej zbroi. Ściągnęli mi ją na ostatni etap, ale lepa. Może chodzi o filmik. Scenkę, czy coś. That's all Baphomet really is, when you think about it. Ugly whore, honestly. Funny, no. In the world of man, they worship him as Satan. Any year, he's just afraid and trembling at Lucifer's feet. Perhaps he secretly longs for heaven. Thinks Daddy Lucifer can bring him there. Maybe he just wants some harp lessons and sit on a cloud. Now that's a funny image. No Baphomet w takiej sytuacji to byłby ten zabawny widok, nie powiem, że nie. Chyba na mnie zrobili jakąś zasadzkę tutaj, no kto by pomyślał? Was it as good for you as it was for me? You died a little too quick for my taste, buddy. Przecież na tym etapie powinno być więcej demonów, a mniej ożywieńców, znaczy tych potępieńców. No, myślę, że to by miało dodawało większego smaczku rozgrywce. Ej, właśnie. Jest i kolejny komiks. Został ostatni. Kolejne martwe sukuby. Pa-ba-ra-ba-pa-pam. No dobra, ta cytadela jest całkiem dowalona. Nie powiem, że nie. Checkpoint? To już koniec? Nie, chyba nie. Chyba tak. Tu wyżej już nie pójdę, ale znajdę przynajmniej ostatni komiks. Hej, hej. Tak, wszystkie komiksy i figurka zajebioza. I kolejne martwe sukuby. Dobra, Nimrod, weź wyskakuj kurwa z wyjaśnieniami tutaj, bo nie podoba mi się to. Okej, okay? Chłopcze. O, mam zbroję. I think I'm ready to dance with the devil. I'll sever you, then puncture every piece of you, and fuck you for all eternity in every hole and wound you have. This slut fucked you up, and now I'll take down every... Keep joking, you dead-brained doll. The time has come for me to show you what I can really be. Ja myślę, że po prostu jest koleś. Baphomet ma całkiem niedużo życia, tak naprawdę, dla jego. Ale wolałbym się nie dostać w zasięg tego jego, tej jej różdżki, jego, jej. Mam wrażenie, że normalnie... Ale tutaj znowu nie mam zbroi chyba, czy mam. Wow, ale jedno. Dwa. Już mam prawie pół życia tylko. To ma sens, jeśli to się zamieni w pozę. Będziesz próbować teraz? Jesteś jeszcze łatwiejszym celem niż wcześniej. I nawet się nie broni, to już ta Agreta się bardziej broniła niż ten Baphomet. O, zacięłem się na czymś. Ha! A gdzie jest Nimrod? Widziałem go przed chwilą tutaj. O. Ale loser. O nie, to już tamta miała nawet taktykę na zasadzie, że... A co się stanie z tutaj? Opsa. Drapie kozę! Drapie ją! Ale zadaje śmieszny damage. Żery ja. Wow! Ty, hamuj się. Nie wiem, że jesteśmy kolegami, a nic.
ten łuk to jest jakieś cheatowanie, co? Nie możliwe, że to jest aż tak łatwe. Kozie cyce nabite. No zaraz umrze. To jest ostatni boss tej gry. To twój cholerny język, żeśmy odblokowali. Odzyskaliśmy skrzydełka. I chyba zabiliśmy Baphometa. O, teraz ma dowalone te skrzydła. Here's your fucking tongue. Well done. I always love your determination. Consider me all yours. A jak oni to robią przez maskę? Fuck you. Oh, please don't tell me. Aren't you worried of soul-transmitted diseases? Co się odjebało? This feels wrong, even for hell. Let there be light. Ktoś mi wyjaśni? Co się odwaliło? Baphomet zabił jednak Nimroda, tak? A co zrobił ten duszek? Zniszczył duszę Baphometa? I've missed this. Koniec. Alfa i Omega. O, zdjęcia z imprez, nice. Dobrze, że też są ocenzurowane. Cóż. Cóż mogę rzec na temat tego tytułu? Grafika jest ok, chociaż miał mniejsze, większe błędy się pojawiały. Ok, design piekła, nie licząc tych etapów, gdzie pojawiło się z dupy palma, plaża i parasol, też ok. Cała strona erotyczna gry jest po to, żeby szokować i... No i po tyle w sumie tak naprawdę, no nie? Czymś musiała przykuć do siebie uwagę. Sama rozwałka, czyli chodzenie, ta... O, nawet się zdjęcia powtarzają, serio, kurwa, no to już leniwe, nie? W każdym razie... Sama rozwałka, same cięcie, bronie, wykończenia i tak dalej. Jest cac. Ej, Jose, usuwasz mi mikrofon. Sama rozwałka w sobie była fajna. Fajnie się cięło, te potworki. Troszkę mało demonów tak naprawdę. Zresztą wyliczałem je w którymś momencie. Muzyka, jeśli była zauważalna, to było nawet w miarę spoko. Podobał mi się design niektórych demonów. Nie wiem, wszystkie, bo to są dziwne robaki, macki, języki. Ja wiem, że to mają być demony, mają być obrzydliwe. Więc nie czepiam się tego, bo jakby ich design... trzymał się kupy, tak naprawdę, no nie? Miało być piekło, miało być demonicznie, okej. Na pewno bardzo dużo wycina z tego wszystkiego cenzura. Tak jak my graliśmy w ocenzurowaną wersję. Przypuszczam, że jest więcej rzeczy w tej nieocenzurowanej. Ale tak poza tym... Tak poza tym, proszę Państwa, no to taki dosyć średni tytuł. Mocno średni tytuł. Mimo wszystko, za te plusy, które wymieniłem, które przypadły mi w miarę do gustu, gra Succubus od Madmind dostaje od Ćwira 4 na 10. Nie sądzę, że sam z siebie bym wracał do tego tytułu. Może ogram rzeczy bez cenzury, z ciekawości, żeby zobaczyć, jak wiele jest różnicy, ale to może kiedyś, jak będzie mi się bardzo, bardzo nudziło.
No i tak, jeśli, tak jak mówiłem, ile ja tam mówiłem? 50 lajków, jeśli będzie miał ten filmik, to zrobię pozostałe dwie areny i przeczytamy sobie komiks z gry. Tak, będzie fajnie. A na razie to co? Kolejna seria za nami, proszę Państwa. Jak się podobało, to lajkujcie, 5 subskrybujcie, udostępniajcie, zaznaczajcie dzwoneczek, że wiecie, kiedy coś wrzucam. Zaglądajcie na Twitcha, bo tam pojawiam się na żywo. Na Facebooki, Discordy, Instagramy, wszędzie zapraszam. Tak, a na dziś to wsio. Buziaczki, papatki. Wszystko jest pod kontrolą.